Ostatni mecz kontrolny rozegrali w sobotę piłkarze Enei Energii Kozienice. Na tydzień przed startem rundy wiosennej zmierzyli się ze Skaryszewianką Skaryszew, dwunastym zespołem radomskiej klasy A. Dla lidera ligi okręgowej była to pierwsza okazja w okresie przygotowawczym, by poczuć naturalną murawę. Wcześniej, ze względu na aurę, piłkarze trenowali i grali na sztucznej nawierzchni. Trener Mariusz Stobryn skorzystał z usług 22 zawodników. W wyjściowym składzie znaleźli się Majos, Grot, Lament, Piasek, Orzechowski, Walisiewicz, Książek, Kołudziejczyk, Leszczyński, Korzeń i Strzelczyk. Nowym zawodnikiem energii jest już Oskar Leszczyński. 21-letni pomocnik to wychowanek Wisły Puławy. Jesienią grał w aklasowej klasowej Janowiec. Z Kozienicami związał się rocznym kontraktem. To trzeci i ostatni transfer do klubu w przerwie zimowej. Jak już informowaliśmy wcześniej, do energii dołączyli także Robert Wroński i Jakub Pacocha. Kozieniczanie bardzo poważnie podeszli do spotkania i szybko rozwiązał się worek z bramkami. W dziewiątej minucie wynik otworzył Leszczyński, wykorzystując dobre podanie książka. Cztery minuty później nowy nabytek energii był faulowany w polu karnym, a jedenastkę na bramkę zamienił książek. Także przy golach numer 3 i 4 Leszczyński miał duży udział. Najpierw po bardzo dobrej zespołowej akcji otworzył drogę do bramki Strzelczykowi, a w 34 minucie asystował przy trafieniu Lamenta. Gospodarze cały czas mieli przygniatającą przewagę, a gra toczyła się niemal tylko i wyłącznie na połowie rywali. Wynik do przerwy ustalił w 39 minucie Książek. Znakomitą piłkę z własnej połowy posłał do napastnika Kołdziejczyk. Energia miała jeszcze kilka szans, by wynik był wyższy. Między innymi rzutu karnego nie wykorzystał Książek, a po uderzeniu strzelczyka dobrą interwencją popisał się bramkarz z W przerwie trener Sztobren zmienił niemal cały skład. Na boisku został tylko Walisiewicz. Między słupkami w drugiej połowie stanęli Wrzosek, a o 37 minuty Włodarczyk. W polu zagrali po przerwie Fusiek, Adamczyk, Pietrzyk, Wasilewski, Kalinka, Śliwiński, Pacocha, Czerwiński i Skowroński. Obraz gry oczywiście się nie zmienił. Zawodnicy ze świeżym zapasem sił chcieli pokazać się trenerowi z jak najlepszej strony. Stąd dominacja energii była jeszcze większa, a licznik z bramkami bił dalej. Na 6-0 w 54 minucie trafił Skowroński, a asystę zapisał Czerwiński. Ten duet napastników po raz kolejny pokazał, że doskonale ze sobą współpracuje. Dwie kolejne bramki były autorstwa Czerwińskiego. Pierwszą zdobył głową po wrzutce Pacochy, a 6 minut później wykorzystał niepewną interwencję bramkarza gości. Piłkarze Energii nie poprzestali na ośmiu bramkach i w ostatnich 20 minutach dorzucili jeszcze trzy kolejne. Dwie, w tym ostatnią z rzutu karnego zdobył Skowroński, a w międzyczasie na 10.0 trafił Piasek, który od 37 minuty grał w środku pomocy w miejsce Walisiewicza. NEA Energia Kozienice rozbiła Skarżewiankę Skarżew 11-0. Ostatni sparing partner okazał się niezbyt wymagającym rywalem. Plusem tego spotkania na pewno jest podejście i zaangażowanie piłkarzy kozienic, którzy ani na moment nie zwolnili tempa. To dobry prognostyk przed pierwszym spotkaniem o ligowe punkty. W sobotę o godzinie 11.00 Energia, lider Ligi Okręgowej, podejmie na stadionie przysportowej dziesiątą w tabeli Oronko Rońsko. Jesienią kozieniczanie wygrali na wyjeździe 5-0 i było to jedno z najlepszych spotkań w ich wykonaniu. Podstawy, by w rewanżu było podobnie są jak najbardziej uzasadnione choć wszystko zweryfikuje boisko wygląda na to że wiosną energia kozienice będzie jeszcze mocniejszym zespołem